No ma, Damian z tej strony i opowiem wam historię. Często wspominam czasy, w których chodzenie na siłownię sprowadzało się do radosnej improwizacji i błądzenia w gąszczu nieustrukturyzowanych informacji. Szukałem wówczas świętego grala i jak pewnie wielu z was próbowałem różnych metod. Co chwilę coś zmieniałem, szukałem magicznego ćwiczenia na daną partię, nie mając zupełnie pojęcia o technice oraz o prawidłowym planowaniu postępów. A każde super ćwiczenie opisane w popularnych gazetach musiało być przetestowane. Wyglądało to trochę tak, jakbym chciał zbudować dom, ale zanim postawiłem fundamenty, ściany i dach, to zaprzątałem sobie głowę kolorem zasłonek i jakie meble wstawię do dużego pokoju. Trudno mi nawet określić, jak wiele czasu minęło, aż doszedłem do wniosku, że istnieją, moim zdaniem, tylko trzy niezbywalne czynniki, jakie muszą zajść, aby robić postępy treningowe, niezależnie jaką cechę akurat szkolimy i czy zależy nam jedynie na masie mięśniowej i sylwetce. E, dlatego dzisiaj opowiem o tym, co rozumiem przez bodziec, odżywianie i regenerację. Zaczynamy. Na początku przypomnę tylko o spisie treści wraz z odnośnikami. Znajduje się on w opisie filmu. Nie trzeba tego wszystkiego słuchać na raz. Możecie to sobie podzielić na sesję, wygodnie wracać do interesujących Was fragmentów. A cała idea tego odcinka to jest ukazanie trzech ogólnych czynników, które będą stanowiły punkt wyjścia. Do dalszej pracy nad tym, jak dążymy do swoich celów sportowych, zdrowotnych czy sylwetkowych. Ważne jest także to, że każdy z tych czynników można osiągnąć na różne sposoby. Jeśli oczywiście jest to w odpowiedni sposób rozplanowane i dopasowane do danego przypadku. A teraz pierwszy z fundamentów bodziec czyli w naszym wypadku. Trening. Generalnie od bodźca wszystko się zaczyna. Jeżeli dajemy jakiś bodziec dla naszego ciała, to jest to informacja, dzięki której mogą się rozpocząć różne procesy w naszym ciele. Przykładowo, jeżeli zaczniemy dźwigać duże ciężary i robić to na tyle często, żeby nasz organizm zmusił się do budowania większej siły. Oraz masy mięśniowej, no to będziemy budować większą siłę i masę mięśniową. Yy, także zmuszamy swoje ciało do wytężonej pracy i prowokujemy je do adaptacji. Yy, jest wiele metod i planów, które mogą działać, ale muszą być dopasowane do danej osoby. Yy, generalnie spotkałem się z różnymi planami prawda nie wiem plany o takich potwornych objętościach jak 10 na 10 czy 10 razy 5 gdzie przerwy są skracane teoretycznie y, ciężar jest dosyć niski ale mimo wszystko budowanie siły czy masy mięśniowej jest na tym yy... Jest, jest, jest możliwe przy użyciu takich planów. Także plany takie bardziej klasyczne, zakładające mniejszą objętość, nawet plany na bardzo małej objętości, gdzie właściwie główne lifty są robione wyłącznie ciężko, a ewentualnie resztę objętości dobija się z akcesoriów, też jest możliwe budowanie na tym masy mięśniowej i siły. Wszystko zależy od tego, jak rozplanujemy daną rzecz i y, czy jest ona dopasowana do nas. Można sobie wziąć najlepszą metodę, która działa na wszystkich, i ją spieprzyć. Także <gryw> warto brać na to y, poprawkę. Sam bodziec musi mieć odpowiednią częstotliwość, dopasowaną do naszych możliwości i warunków. To się będzie łączyć z. Y, Późniejszymi punktami. No ale tak przykładowo, jeżeli mamy ciężką pracę fizyczną, to ciężko nam będzie zrobić bardzo dużą objętość, czy bardzo duże ciężary w ciągu tygodnia. Często będzie tak, że ciężko nam będzie na przykład 6 razy w tygodniu trenować, bo jesteśmy wiecznie zmęczeni już po, całej, po samej pracy. Więc trzeba brać pod uwagę różne czynniki i swoje możliwości, zanim rzucimy się na jakiś zaawansowany plan. Adaptacja pod jednym kątem może nas ograniczyć. W innym aspekcie, na no przykładowo, jeżeli cały czas trenujemy tylko i wyłącznie siłę statyczną, to inne nasze parametry ciała mogą się, no mogą być już nie tak dobre jak wcześniej, prawda? Może kondycja być słabsza, przykładowo eksplozywność ruchu może na tym ucierpieć, czy same zakresy ruchów mogą też ucierpieć w momencie, jeżeli cały czas dźwigamy bardzo duże ciężary. Ale poza tym mamy przecież też priorytety na różne partie mięśniowe albo na jakieś lifty konkretne i y, taki banalny przykład. Y, nadupiając klatę pięć razy w tygodniu i nie robiąc nic specjalnie poza tym, no to możemy upośledzić swoje ciało pod innymi kątami, możemy mieć potem problem z plecami, jeżeli ich nie trenujemy itd., itd., Generalnie w treningu siłowym bodziec zależy przede wszystkim od takich parametrów jak napięcie mechaniczne, czy to jak rekrutujemy wysokoprogowe jednostki motoryczne. Te wysokoprogowe jednostki motoryczne to są oczywiście grupy włókien mięśniowych, zarządzane tak jakby przez, przez konkretny nerw. No i jeżeli nasze ciało czuje, że jest naprawdę ciężko, a musimy coś podnieść, no to. Zaprzęga do pracy więcej tych szybko kurczliwych włókien mięśniowych, które mają przy okazji większy potencjał do wzrostu. Także to jest też jeden z czynników. Ale jeśli chodzi o hipertrofię, również istotnym wydaje się być stres metaboliczny. I teraz, tak, aby spełnić te warunki, można w różny sposób manipulować objętością, intensywnością czy przerwami. Tak jak wcześniej mówiłem, już przy samym, nawet, nawet biorąc pod uwagę tą rekrutację wysokoprobogowych jednostek motorycznych, z jednej strony muszą być to dość duże ciężary, prawda? I często bywa tak, że. Na przykład, jeżeli nie zregenerujemy się między seriami, no to w następnej serii już ten ciężar może być mniejszy. Nie tak, nie tak duży, jaki mógłby być, kiedy ta seria trwałaby odpowiednio. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy siedzieć 20 minut yy, na ławersce i przeglądać Facebooka, to stygniemy i znowu będzie trzeba się rozgrzewać. I, i też ciężary będą niskie, więc to musi być po prostu yy, przerwa optymalna. Nie chcę, nie chcę też się za bardzo zagłębiać w tym, no ale przykładowo, jeżeli obniżymy ten ciężar już na początku, założymy sobie, że ciężarem będziemy machać mniejszym, ale zrobimy większą objętość z krótszymi przerwami, to też jesteśmy w stanie z każdą serią coraz bardziej angażować większe większą ilość włókien mięśniowych i często osoby, które trenowały na takich planach wysokoobjętościowych, ale tutaj trzeba zaznaczyć, nie jest tak, że się robi na przykład 10 na 10 do odciny i każda seria jest do odciny, nie, tutaj jest, stosuje się większy zapas, no ale często jest tak, że Pierwsze serie są, są no, cięższe. Po prostu odczuwamy, że, że, że to, co jest na sztandze, jest dosyć ciężkie, a przy którejś tam serii z kolei nagle zaczyna robić się lekkie i e, w, już w trakcie jednej jednostki e, treningowej tak jakby krótkotrwale się adaptujemy do tego ciężaru. Więc to też jest taka opcja. Nie? E, więc jak już mówiłem, metod jest... Wiele, tylko trzeba je po prostu umieć wprowadzić. Bodziec przynosi zauważalne efekty, jeżeli jest wystarczająco często powtarzany. Rzadko kiedy jeden trening da wyraźne i stabilne efekty. Wiadomo, no, osoba bardzo początkująca, jeżeli pójdzie sobie załóżmy 3-4 razy na siłownię, to już nagle może zacząć zauważać nagły przypływ siły, albo jak wracamy po długiej przerwie to można z treningu na trening dokładać po 5, po 10 kg nawet. Ale, yy, ale te szybkie, szybkie yy, przyrosty siły i masy mięśniowej, które zdobywamy już na samym początku, yy, bardzo szybko też mogą odejść, więc ważne jest to, aby yy, trochę jednak potrenować, aby te efekty sobie zatrzymać. Yy, czynniki limitujące, jeżeli chodzi o samo wprowadzanie bodźca. To tak, nieprawidłowa dieta. Jeżeli, jeżeli przykładowo jemy za mało kalorii, no to nie będziemy mieli siły na zrobienie odpowiednio ciężkiego treningu. Jeżeli jemy rzeczy, które nam szkodzą i generują dodatkowe, na przykład. Jakieś stany zapalne albo dolegliwości, z którymi musimy się mierzyć, no to osłabiony organizm też nie będzie w stanie tyle dźwigać, tyle biegać, tyle skakać, tańczyć, czy co konkretnie robicie. Podobnie działa stres. Nadmiar stresu w naszym życiu również może doprowadzić do tego, że brakuje nam siły. Brakuje nam e, e, stabilności czasami, jest tak, że człowiek chodzi taki rozdrażniony, rozdrgany i, i ciężko mu jest dokładnie wykonać jakiś ruch. E, osoba przemęczona i zestresowana e, tak chronicznie też ma zdecydowanie niższą chęć do tego, żeby iść na tą siłownię i robić po raz kolejny ciężki trening, bo... Trening to też jest czynnik stresogenny, a nasze ciało jest w stanie znieść określoną ilość tego stresu. Dokładając mu jeszcze więcej, powoli się wykańczamy. Deficyt snu. Sen jest bardzo ważny w kontekście regeneracji i ogólnie działania naszej gospodarki nerwowej, hormonalnej itd. Jeżeli tego snu jest mało, no to cóż, kto poszedł na trening bardzo niewyspany i mu nie wyszło, ten wie co to znaczy. No i choroby, wiadomo, choroby limitują mniej lub bardziej. Nawet, nawet zwykłe przeziębienie może sprawić, że tydzień temu, przykładowo, zrobiliśmy bardzo, bardzo fajnie, ciężki trening, który nam się wydawał lekki, a teraz nie dokończymy go nawet, bo nas załóżmy łeb rozboli. I to tyle na razie, jeżeli chodzi o pierwszy punkt, czyli bodziec. Drugim filarem, który musi być zachowany, żeby, żeby robić zadowalające wyniki sportowe czy też sylwetkowe, to jest odżywianie. Odpowiednie odżywianie co jest ważne. I teraz tak, wychodząc od tego, od ogółu do szczegółu, zacznijmy od rzeczy bardziej ogólnych, czyli kalorie, tak. No to tak. Generalnie, jedzenie dostarcza nam energii do pracy. Każdy makroskładnik niesie ze sobą jakiś ładunek energetyczny. Oczywiście, też energię przechowujemy w własnym ciele, chociażby w postaci tkanki tłuszczowej. I generalnie przyjęło się, przyjęła się taka teza, że nadwyżka kaloryczna, czyli, czyli stan, w którym przyjmujemy więcej kalorii niż ich spalamy, zdecydowanie bardziej sprzyja rozwojowi siły oraz masy mięśniowej. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z osobą otyłą albo z osobą, która ma dużą nadwagę i jeszcze do tego na przykład nie jest na najwyższym poziomie sportowym, powiedzmy to sobie tak delikatnie, no to bardzo często bywa tak, że ta osoba nawet na redukcji jest w stanie budować siłę i masę, ponieważ to, czego, im bra to, czego jej brakuje, ciągnie z tkanki tłuszczowej. Niemniej jednak osoba, która jest szczupła i chce zbudować masę mięśniową bądź siłę, bądź też chce biegać więcej, yy, czy pływać więcej, powinna spożywać duże ilości kalorii większe niż yy, jest to potrzebne do zachowania jej masy ciała. Yy, ale oczywiście nie warto z tym przesadzać, bo potem. Może się, mogą się rozwinąć takie schorzenia, jak na przykład otyłość, która jest czynnikiem, jeśli chodzi o sport, <grytko> wyjątkowo limitującym i znam to z autopsji. Yy, poza samym bilansem energetycznym, cholernie ważną rzeczą jest to, żeby jeść produkty, które nam nie szkodzą. To, co tolerujemy, to, co nie wywołuje u nas żadnych problemów jelitowych. To co, to, co nie wiem nie wywołuje u nas jakichś tam wyprysków na skórze czy coś, bo to też jest sygnał, że, że coś się niedobrego dzieje. Oczywiście ciężko to czasami sprawdzić. Ciężko sprawdzić, co nam konkretnie dolega po jakim jedzeniu. Dlatego stopniowe wprowadzanie danych produktów do diety pozwoli nam to po prostu. Sprawdzić. Wiem, że istnieją również testy na nietolerancje pokarmowe. Nie czytałem o tym za dużo, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale wiem, że są. Można się tym zainteresować, zobaczyć, sprawdzić albo po prostu poczytać badania. Także kalorie i produkty mamy obgadane, a w ramach samego bilansu kalorycznego mamy również rozkład makroskładników. Do budowania mięśni jest. Potrzebna odpowiednia ilość białka. I teraz tak, białko to nie jest taki monolit. Białka to są duże cząsteczki składające się z poszczególnych aminokwasów. I w przeróżnych białkach znajduje się, znajduje się różny zestaw aminokwasów w różnych proporcjach. To trochę tak. Jakbyśmy budowali sobie nie wiem, z klocków LEGO jakiś, jakąś wieżę. Nie? W jednej wieży jest więcej niebieskich yy, klocków, w drugiej więcej czerwonych i tak dalej i no, W każdym razie yy, z tego co wiem, to yy, najbardziej kompletnym zestawem yy, aminokwasów yy, mogą się że tak powiem, pochwalić białka zwierzęce, ale nie wszystkie. Przede wszystkim chodzi o białka zwierzęce pochodzące z mięśni. Tu wielkie e, zaskoczenie, no bo przecież wiadomo, chcemy zbudować mięśnie, no to budulec znajdziemy również w innych tkankach mięśniowych. Podobnie jest, podobnie jest na przykład z kolagenem, e, który. Przede wszystkim występuje w tkance łącznej, w stawach, w kościach i tak Jeżeli generalnie no kolagen tak samo jak inne białko jest rozbijany na poszczególny aminokwas, no ale on ma dosyć specyficzną budowę i tam niektórych aminokwasów jest zdecydowanie więcej niż w innych białkach. I przykładowo, żeby uzupełnić, uzupełnić sobie niedobór niektórych aminokwasów występujących w takim kolagenie, no to musielibyśmy zjeść e, zdecydowanie więcej na przykład piersi z kuczaka. Nie? Tak. W dużym skrócie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Nie chcę się rozgadywać też znowu na ten temat. E, białka zwierzęce pochodzące z włókien mięśniowych, czy też jajka, czy też białka serwatkowe, a nawet białka po prostu z mleka. E, takie, ta, takie, jakie znajdziemy w przetworach mlecznych. Są są kompletne, mają niezły aminogram i, i fajnie się sprawdzają jako budulec, ale nie jest wykluczone też dostarczyć odpowiedniej puli aminokwasów z białek roślinnych. Najważniejszym tutaj czynnikiem będą aminokwasy egzogenne czyli takie, których nie dostarczymy, przepraszam, nie wyprodukujemy sobie sami. Także na to przede wszystkim należy patrzeć. Wiem, że jest taka możliwość, aby pomieszać sobie różne białka roślinne, tak, żeby yy, proporcje tych aminokwasów były OK. Można też ewentualnie sięgnąć po jakąś suplementację. Yy, po białku no to mamy oczywiście węglowodany i tłuszcze jako źródła energii i tutaj... Większość osób się przychyla do tego, żeby jednak większość z, z paliwa stanowiły węglowodany. No ale wiadomo, nie każdy jest na przykład w stanie przejść aż tyle węglowodanów. Jeżeli potrzebuje bardzo dużo energii, czasami może poratować się tłuszczem. Wszystko jest zależne od tego, co nam służy. I, yy, i co dana osoba w danym momencie potrzebuje, I oczywiście bardzo jest ważne to, żeby sobie nie szkodzić, tak bo yy, generalnie no, czynników ryzyka związanych z dietą jest sporo, należy je ograniczać. Wiadomo, wszystkich nie wyeliminujemy, ale należy je ograniczać, ponieważ to co jak już wcześniej mówiłem yy, bodziec może być ograniczony przez różne choroby. Kolejna sprawa to witaminy, minerały i inne substancje odżywcze, tak jak niektóre na przykład barwniki, występujące w kolorowych warzywach i owocach, które pełnią rolę antyoksydantów, ale są też, są też w żywności zawarte przy różne enzymy i innego rodzaju pomniejsze cząsteczki, które działają prozdrowotnie i których no niestety albo nie znajdziemy albo, albo jest to dosyć mocno ograniczone jeżeli chodzi o suplementy, więc dlatego, dlatego właśnie dieta jest podstawą bo dieta to nie jest, są tylko kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany ale też mnóstwo innych Substancji, które są nam również potrzebne w dużo mniejszej ilości, ale są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście, w ramach odżywiania możemy też sobie zapodać jakąś suplementację. O tym może opowiem kiedy indziej, ale zaznaczę temat. Co do czynników limitujących oddziaływ oddziaływujących na prawidłowe odżywianie. No to oczywiście choroby, jak żeby inaczej. Często, jeżeli jesteśmy chorzy, to nie mamy ani siły, ani apetytu. Mogą się zdarzyć jakieś schorzenia jelit, które nam nie um uniemożliwiają zjedzenie odpowiedniej ilości pokarmu, albo jedzenie pokarmu, który nas akurat interesuje. Również stres może być czynnikiem limitującym w zachowaniu e, prawidłowego odżywiania, czyli tam już y, pomijam takie sytuacje typowo psychiczne, jak zażeranie stresu, czy tam, nie wiem, mam gorszy dzień, to sobie pizzę zjem. Y, ale to też jest ważne. mniej mamy stresu, tym mniej jest takich pokus. Y, ale, też, ale też stres, jak już mówiłem, obciąża organizm i też może nam utrudnić po prostu wchłanianie niektórych, y, niektórych rzeczy y, albo wręcz może sprawić, że nadmierna produkcja kortyzolu spowoduje to, że zamiast w mięśnie będziemy odkładać nadmiar energii głównie w tłuszcz. Nadmierna aktywność fizyczna również może zaburzyć nam prawidłowe odżywianie, może nie tyle prawidłowe odżywianie jako sam sposób, co 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 może dojść do takiej sytuacji, że po prostu osoby nadmiernie aktywne nie są w stanie zrobić tej masy, bo nie, jest, nie są w stanie yy, tak trzymać diety, aby jeść naprawdę więcej i muszą sięgać po jakieś, jakieś dziwne środki, na przykład na, na apetyt. Yy, więc czasami, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości kalorii i makroskładników. Yy, tak samo jak zresztą przy odchudzaniu, można też manipulować samą aktywnością fizyczną. Jesteś na masie, nie możesz urosnąć, a cały czas wszędzie cię pełno ciągle gdzieś łazisz, ciągle gdzieś biegasz, ciągle się denerwujesz. Wyluzuj, odpocznij sobie, zrób sobie drzemkę w ciągu dnia, spal trochę mniej kalorii i to może nie będziesz musiał ich dokładać. No i deficyt snu oczywiście też może wpływać na wchłanianie i przyswajalność. I przeróbkę ogólnie tego, co w siebie wrzucamy. Kolejnym trzecim filarem jest regeneracja. Regeneracja głównie tutaj skupia się na dobrym śnie, ponieważ głównie w trakcie snu regenerujemy nie tylko swoje ciało pod kątem mięśni czy tam ścięgien, ale również układu nerwowego jaka jest odpowiednia ilość snu, no to też zależy, zależy od konkretnego człowieka, od jego wieku, od jego aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś na przykład trenuje bardzo ciężko, 12 razy w tygodniu, to wiadomo, że tego snu będzie potrzebował znacznie więcej niż osoba, która sobie 3 razy strzeli godzinne FBW w ciągu. W ciągu tygodnia, a tak to sobie siedzi przy komputerze. Także sprawa jest płynna i też odpowiednia ilość snu powinna być dobrana do danej osoby. Jeśli chodzi o regenerację, taka delikatna aktywność fizyczna w ramach lekkiego kardy, jakichś spacerków, cokolwiek dla osób, które zazwyczaj się mało ruszają, może wspomóc regenerację. Oczywiście wiadomo. Co za dużo, to, to niezdrowo, ale też co za mało, to niezdrowo. Jeżeli siedzicie przy komputerze w pracy, mało się ruszacie, warto sobie wyskoczyć na spacer wieczorem, czy tam, e, czy tam z rana, e, żeby trochę poprawić krążenie, żeby sprawić, żeby te, żeby nasze m, substancje odżywcze lepiej zostały dostarczone do całego ciała. E, I też, żeby po prostu poprawić ogólną kondycję układu krążenia. Działanie zapobiegawcze niektórym chorobom. No i teraz czynniki limitujące, jeżeli chodzi o regenerację. To oczywiście znowu będą choroby, wiadomo. Znowu będzie stres. Często przez stres ciężko się śpi, a jak już się zasypia, to można mieć koszmary. Też nie sprzyja regeneracji. Kolejna sprawa, używki, na przykład alkohol. Co z tego, że po alkoholu można łatwiej zasnąć, skoro już sen jest płytszy i gorszej jakości, i gorzej się regenerujemy. Nadmierna ekspozycja na światło niebieskie, o tym już sobie poczytajcie. Ja tutaj nie będę się rozwodził za bardzo. No i teraz w ramach podsumowania mogę powiedzieć tyle, że wszystkie te czynniki się łączą, każdy ma wpływ na siebie. Właśnie dlatego wszystkie te trzy czynniki powinny zostać zachowane, żeby mieć jakiekolwiek efekty. Wiem, że to yy, generalnie trochę banalne, że w tych czasach mówię o bodźcu, odżywianiu, regeneracji, jakby nikt tego nie wiedział. No niby wszyscy o tym wiemy, ale postarałem się rozbić to na czynniki i wytłumaczyć, yy, na czym to wszystko polega. Bo, mimo wszystko, mam wrażenie, że mnóstwo osób zapomina, że jak się nie wyśpisz, to nie zrobisz dobrego treningu. Yy, oczywiście, tak, jeszcze mały disclaimer. Ja też. Robiłem trening po 3 godzinach snu, ale wtedy byłem młody i silny, i być może te 3 godziny snu mi wtedy wystarczały. Ale teraz, no niestety, jak nie wyśpię się 8 godzin, to czasami jest ciężko. No i dobra. Podsumowując, jak już mówiłem, wszystkie z tych trzech filarów, trzech fundamentów na siebie wpływają nawzajem. Mamy tutaj do czynienia z takim, z takim zjawiskiem jak, jak ze słabymi ogniwami w treningu. Jesteś tak silny jak Twoje słabe ogniwo, czyli będziesz robił tak dobre postępy, jak przykładasz się do danych rzeczy. Oczywiście są osoby, które. Mają predyspozycję na przykład do budowania masy na śmieciowym żarciu czy coś takiego, nie? No ale to są wyjątki. Yy, co jest jeszcze bardzo ważne, yy, o ile sen jest raczej taką rzeczą no, bardziej stałą dla nas wszystkich, yy, Chociaż też spotkałem się z różnymi tam metodami planowania sobie snu, prawda? Jakieś kilka krótkich drzemek, albo, yy, albo nie wiem, mniej snu na początku, potem trochę, trochę więcej w ciągu dnia, albo po prostu spać od razu 8 godzin, to generalnie takie szczegóły są mniej istotne niż to, żeby faktycznie przespać odpowiednią ilość czasu żeby się lepiej zregenerować. Podobnie z odżywianiem. No, diet mamy tyle, co ludzi tak naprawdę. Były już, były już takie mody na przeróżne diety eliminacyjne czy jakieś diety alternatywne, że one są dobre na wszystko. I każda była dobra na wszystko, prawda? A tu tak naprawdę chodzi o to, żeby zachować pewne fundamenty i od jakiegoś ogółu przechodzić dopiero do szczegółów. Tak samo z bodźcem treningowym, można sobie rozpisać trening w przeróżny sposób, ale jeżeli są zachowane pewne podstawowe czynniki, które mają sprawić, że my będziemy rosnąć i stawać się silniejszymi, to niezależnie jaki to będzie schemat treningowy, jeżeli on to zachowuje, to będziemy rośli i będziemy coraz silniejsi. Także to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz. Przypominam o zaglądnięciu do opisu. Trzymajcie się. Na razie hej.